Szczęść Boże, coś wam powiem. Każdy człowiek ma wyjątkową historię. Z pozoru nudny rodowód, który dzisiaj odczytujemy, rodowód Jezusa, kryje w sobie wiele ludzkich istnień ważnych dla naszej historii. Historii zbawienia, w której najważniejszą rolę odgrywa Maryja. To dzięki jej słowom. Niech mi się stanie według słowa Twego, Chrystus stał się człowiekiem. Jakież to jest niesamowite, że wszechmocny Bóg był zdany na łaskę człowieka. Jego propozycja została przyjęta z pokorą, a owocem tego jest wcielenie Syna Bożego. Zobaczmy, jak wielki szacunek i poważanie ma człowiek przed Bogiem. Może gdyby Maryja się nie zgodziła, to wszystko potoczyłoby się inaczej. Nie byłoby Betlejem, Nazaretu, Jerozolimy, Golgoty, ale dalej byśmy czekali na Mesjasza, który kiedyś może przyjdzie. Dalej byśmy żyli nadzieją, że coś się poprawi w tym całym systemie. Jednak w ostatnich fragmentach, jakie odczytujemy w ciągu tygodnia z Ewangelii, Bóg pokazuje nam, że wybory Jego nigdy nie są chybione. Dawid, Salomon, Piotr to ludzie, którzy mieli w swoim życiu poważne kryzysy wiary. Szli za swoimi wyborami, a nie za tym, co Boże. Dzieje zbawienia nie były jednorazową akcją, w której Bóg wpada, robi porządek i wszystko wraca do normy. To są wydarzenia, które miały miejsce na przestrzeni wieków w historii ludzkości. I w tym wszystkim jesteśmy my, ludzie XXI wieku. Skołowani różnymi propozycjami, otoczeni różnymi ludźmi, wątpiący we wszystko, czego nie znamy. Do każdego z nas jednak jest posłany Duch Święty, z którym możemy współpracować, by wiernie wypełnić swoje powołanie. Nikt nie jest w tym wielkim dziele pominięty, bo każdy z nas ma ważną rolę do odegrania. Choćby moja rola miała się ograniczyć tylko do tego, że stoję i się przyglądam, to jest ona ważna, bo wtedy staje się świadkiem czegoś niezwykłego. Nasze życie od dzieciństwa do śmierci jest ciągiem wydarzeń, których nie potrafimy sobie wytłumaczyć. Papież Benedykt XVI napisał: życie ludzkie przechodzi przez różne etapy transformacji, często trudne i wymagające poważnych decyzji, rezygnacji i poświęcenia. Matka Jezusa została wybrana w momencie decydującym w historii zbawienia. Na wszystko jest czas odpowiedni, bo wybrany przez Boga. Tylko nasza niecierpliwość może wszystko zniszczyć. 42 pokolenia Izraelitów to 15 wieków. Dla nas to wieczność, dla Boga chwila. Chwila, w której przewinęło się wszystko, co możliwe. W tym rodowodzie Jezusa na każdego można wyciągnąć jakieś brudy, ale pod tym brudem kryje się coś wartościowego. Pod tym pancerzem niedostępności i własnych pomysłów na życie jest ukryte przeświadczenie, że ktoś nas z tego całego bałaganu uratuje. Tym zwiastunem nadchodzącego ratunku jest właśnie Święta Dziewica, zamierzona w planach Boga, wybrana i uświęcona. Bardzo wzniośle i poetycko pisze o niej święty Bernard. Dziewica w ciele, dziewica w duszy, dziewica z postanowienia. Dotąd niespotkana, jedyna w swoim rodzaju, wybrana z wieczności i przygotowana przez Najwyższego dla Niego samego. Ładnie ktoś opisał działanie Boga na ludziach, na ludzkich życiorysach. Bóg pisze prosto na krzywych liniach ludzkiego życia i na krzywych liniach historii świata. Po prostu wszystko ma swoją historię. Maryja, Bóg człowiek, dobro. To zawsze jest owoc jakiejś konkretnej historii. I my o swoją historię chrześcijaństwa, wiary, o tożsamość czy narodowość musimy dbać. Niech wam Pan Bóg w tym wszystkim błogosławi. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.